Ja zachęcam do dołączenia do, do, do partii często, dlatego że ludzie czują się z, bezradni. I jeżeli potrzebują kogoś, kto im pomoże się ukierunkować i znaleźć jakiś sposób na, 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 na znalezienie sprawczości, to do, dołączenie do, do partii albo do NGO-sa może być potencjalnie taką drogą. Ja nie chcę dołączać do partii, dlatego że po pierwsze nie wiem, po co ja jej bym był i nie widzę siebie w takiej pozycji. Dwa, jestem bardzo konfliktową osobą. No, siweczkę. Poruszymy dzisiaj ważne, ważne tematy, odpowiemy na trudne pytania i dowiemy się, kto komu kazał iść sobie daleko. Może tak. E, zaczynamy YouTube'owego grudniowego streama, w którym będzie troszeczkę QA jeszcze. Ale teraz. Ja pójdę za herbatę, a wam przedstawię osoby wspierające na Patronite Lindel, bo wasze wsparcie sprawia, że w ogóle jestem w stanie robić to, co robię. Let's go. Panie listopad jest trudny miesiąc jest. To rzecz, którą chciałem zrobić w listopadzie, niestety musiałem przerzucić o tutaj, tu musiałem przerzucić na teraz. I w związku z tym, obiecany QEWEWE, w związku z tym, że jest was ponad 3000 już w tej chwili. A odbywa się tutaj teraz, teraz, teraz. On podejrzewam, że zajmie godzinkę, maks, półtorej, a potem przejdziemy do normalnego streamka. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania z czatu, to postaram się odpowiedzieć na dodatkowe pytania z czatu, więc nie bójcie się i nie krępujcie, ale przede wszystkim chcę Wam podziękować bardzo za to, że jesteście i że jest Was aż tyle. Ja wiem, że, że dla wielu osób miarą sukcesu jest przynajmniej milionów, ale ja się cieszę z tej społeczności, którą udaje mi się budować, a nie z tej społeczności, którą sobie. Wyobrażam, że mógłbym budować, więc jesteście amazing. Bardzo się cieszę, że jesteście, nie? This is, this is, this is a thing I wanted to say. A uh, więc tak. Pamiętajcie, żeby zostawić lajeczka pod streamkiem, żeby podbijać widełko. Uh, a teraz, a teraz, without further ado. Uh, chciałem powiedzieć tak. Pytania do QA pojawiły się w kwestio relindelowym kwestionariuszu streamowym, czyli takiej ankietce, którą robię co żebyś żebyście wiedzieli, co wy tam myślicie i co macie w głowach. Czy będzie więcej rozmów z gośćmi i gościami? To jest bardzo dobre pytanie i tak będzie. E, miałem kilka osób na, na, na radarze, ale szczerze mówiąc, zaliczyłem w listopadzie taki kurwa spadek energii, po, trochę po prostu przemęczony przez, przez to, ile rzeczy w okolicach wyborów musieliśmy przygotowywać. Że, że listopad, listopad I'm, I was taking it slow, a w grudniu może być ciężko się z ludźmi umówić. Zobaczymy, jak się uda. To, to będą jeszcze w tym miesiącu. Jak się nie uda, to będą po świętach. Skąd masz taką fajną czerwoną flagę. This, this To jest coś, co padło kilka razy ludzie pytali, ale odpowiedź jest prosta. To jest materiał promocyjny do oryginalnego Red Faction. Z gry z wielkiej dawności, który udało mi się wyrzebrzyć, jak się likwidowała kawiarenka internetowa, w której to wisiało. Nie? Generalnie dodatkowy lore związany z tym jest taki, że jak przyniosłem to oryginalnie do domu, zdobywszy mój, moje trofeum, gdzie Red Faction było też dla mnie, wiecie, super grą wtedy. To moja matka kazała mi to wyprać. powiedziała, że to nie będzie nigdzie wziąć, póki nie będzie wyprane. Jak to wrzuciłem do. Jak to wrzuciłem do, do wanny z proszkiem do prania, to nie zdążyłem nawet, wiecie, zanurzyć tego mocniej, bo ta się zrobiła czarna, nie? więc w dobrych warunkach było przechowywane. Czy twoja partnerka będzie częściej występować na live streamie? I jakby Mary ma swoje życie, które zajmuje jej dużo czasu, w związku z czym czasem, jak streamuję ja i ona ma czas przypodejść na przykład z komentarzem na temat takiej rzeczy, której, co do której się zna, to się pojawia. Natomiast no, trochę oboje w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że ona nie zawsze ma czas i siły, żeby, żeby się tutaj wbijać, więc na razie się nie zapowiada, żeby, żeby, żeby miało być jej więcej. Nie zapowiada się, że. Przynajmniej w najbliższym czasie, jakieś nasze, nasze bardziej um, podcastowe, ga gadankowe rzeczy um, wrócą. Ciekawi ja mnie Twoje historia rozwoju poglądów politycznych. To znaczy, kiedy zaczęłeś się interesować polityką i dlaczego od jakich poglądów przyszło za młodo, jak się kształtowało, jak doszedłeś do miejsca, w którym aktualne są Twoje poglądy? To jest pytanie, w sumie, na które trochę odpowiadam, ale to jest pytanie, które jest. Hmm, trochę tak, że przez swój własny background mam bardzo specyficzne podejście do ludzi, którzy zmieniają swoje poglądy. To znaczy, jak ktoś się wychował w lewactwie, to mam takie eee, mieliście easy mode, nie? W moim domu się głosowało trochę na lewicę, trochę nie na lewicę. I ja miałem trochę wbite w to, że, że, że się głosuje na lewicę, ale z drugiej strony, z drugiej strony, wiecie, seksowny, seksowny urok Don Donella Tuskela przyciągał, nie? I ja 2000, który to był? 2006? Wybyły prezydenckie? 2005. Ja głosowałem pierwszy raz i głosowałem na Tuska, no potem trzeba było na Komorowskiego głosować, wiadomo, Komorowski baza, a potem... a, 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 a potem jakby jak PO zaczęło tracić na chwale i trochę zacząłem być mocno disillusioned Rządami PO przed 2015. to Szukałem alternatywy, i byłem na tyle młody i głupi, że, że, że zawierzyłem z że Fetru cokolwiek wie o świecie. Nie. A z taką wiarę w to, że ci ludzie, którzy są prezentowani jak eksperci, są faktycznie ekspertami i proszę nie drążyć. No i konsekwencje tego były takie, że, że, że miałem dużo, dużo złych życiowych decyzji. I, i głosowałem na nowoczesną. I w sumie tak naprawdę, przez dużo problemów personalnych i to, że jak się bardzo życiowo wyjebałem, to takie queerowo-lewicowe środowiska były dla mnie najbardziej wspierające i najbardziej w ogóle dopuszczające to, że można się poskładać, pozbierać i nie leżeć martwym. No to trochę to pomogło w konwersji poglądów, nie? I z takiego mocnego, mocnego liberalizmu, z taką wiecie, nutką przekonania że Boże, ale oni głupoty grają, oni nie rozumieją, jak świat działa. E, doszedłem do takiego punktu, w którym <laughs> nie mam takiego przekonania. Staram się oglądać na ludzi, w których kompetencje wierzę i, i jakby słuchać ich w kwestiach, w których nie czuję się absolutnie mądry i staram się, żeby, żeby takie kwestie, w których nie czuję się absolutnie mądry, dalej istniały, to znaczy staram się nie zakładać, że pozjadałem wszystkie rozumy. Natomiast no, to, był, to, 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 to był mocny powód, żeby skręcić na lewicę i żeby na niej zostać, nie? bo okazało się, że te środowiska, o które się walczy, wiecie, w sensie mniejszości, że one też są czasem po prostu najbardziej gotowe walczyć o ciebie, a to robi dużą różnicę, jak jesteś w kryzysie. Nie? Więc dużo rzeczy mi się poprzestawiało po, po tak naprawdę w drugiej połowie. Nawet w końcówce, bym powiedział, ostatniej dekady, nie? Smutna historia, kiedyś mi Kiki U mózg, mózg, teraz jestem LGBT. No i, i good, nie? <laughs> Najważniejsze, żeby do, dotrzeć do dobrego miejsca. Jak to robi, że ci psycha od polityki nie siada? Nie siada? Nie, poważniej, po, poważniej, poważniej to jest tak, że dla mnie dużo rozmawiania o polityce jest sposobem odreagowania stresu związanego z polityką. Więc fakt, że mogę to też trochę wentować przez te streamy sprawia, że, że, że jest mi łatwiej, nie? Jakbym musiał kisić to wszystko w sobie, to byłoby mi trudniej, a jednocześnie lubię wiedzieć, co, 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 co jest gdzie i co się dzieje. Więc kiedy stream jest siłowni? Uuu, jak założę swoją własną ma markę odzieżową i ją będę promować jak Hasan. Jak potencjalnie radzić sobie z niską samooceną oraz brakiem pewności siebie? Dużo ludzi powie, fake it till you make it, ale wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że większość ludzi dookoła ciebie też ma niską samoocenę i problemy z pewnością siebie, i to nie jest Twój indywidualny problem, tylko jest to troszeczkę zjawisko w świecie. I my często psujemy sobie swoje poczucie własnej wartości, wyobrażeniem, że, że tylko my jesteśmy jedni zepsuci, a wszyscy dookoła mają, mają ułożone rzeczy. I warto się tej wiary wyzbyć. Jakiekolwiek niedociągnięcia masz, nie zostawiają cię z tyłu w stosunku do innych ludzi, nie? Warto, warto uwierzyć w to, że, że to nie jest tak, że inni są zajebiści, a ty jesteś słaba, słaby, słabe, tylko wszyscy się męczymy, nie? Różnimy się głównie tym, jak wyrażamy to, że się męczymy. Dobra, to jest pytanie. Konkretnie na YouTube'a, więc prze, przejdziemy przez to. Czy sądzisz, że do końca tej kadencji Sejmu pojawi się siła polityczna na lewo od razem, która będzie zauważalna? Czy możemy liczyć na kandydatkę w wyborach prezydenckich z razem i z czym frytki lubisz? A Nie pojawi się siła polityczna na lewo od razem? Na 100%? Nie ma, nie ma. Jakby w głowach ludzi nie ma miejsca na coś na lewo od razem. na kandydatkę w wyborach prezydenckich z razem to zależy, czy się rozepną z lewicą. Myślę, że jedyna szansa na to, żeby, się, żeby, żeby była kandydatka z razem e, na prezydentkę, jest taka, że, 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 będą, e, że, że, że nie będą z lewicą. Bo jeżeli będą z lewicą, to mnie znowu pewnie próbowali biedronia wystawić, co będzie kurwa żartem. E, z czym Frytki lubię? E, frytki lubię upiec w piekarniku. Potem przełożyć je do naczynia żaroodpornego, zasypać chili, serem, dołożyć papryczki jalapeno i cebulę e, i wrzucić z powrotem. I takie tego, ale ja nie wiem, kiedy ostatni raz ja robiłem sobie frytki, nie? Natomiast często po prostu frytki z chili i solą są Git. Biedroń na prezydenta? No niestety tak, nie? Co cię zlewaczył, jak to się stało, że przyjęłeś wartości lewicowe? Jeśli możesz konkretnie znaczyć czasowe medium albo jakieś wydarzenie, nie. Myślę, że trochę, że trochę słuchanie o katastrofie, jaką był Brexit, słuchanie Berniego i ogólnie patrzenia na te zachodnie ruchy pomogło mi przyswoić to, że w Polsce one też są możliwe. I myślę, że to. Terefa Trzaskowski na prezydenta Warszawy: 24. Nie, ja na prezydenta Warszawy 24, ja, ja wystartuję. Wtedy będę miał zasięgi na YouTube. Co z podatkiem katastralnym? Nie uważasz, że mogłoby ograniczyć swoje inwestowania w nieruchomości? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Ja uważam, że kata, kataster a, ba, 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 bardzo uzasadnionym podatkiem. Szczególnie, że nikt by katastra nie wprowadził dla tak, żeby bić w najuboższych, więc katastra, podatek katastralny na propsie. Ja jestem za od wartości, a nie, od, a nie tylko od drugiej nieruchomości. Chcę wartości, żeby nie było. Jak być społecznie aktywną osobą, która zmaga się z lękiem społecznym? Kurwa, ja zacząłem ten kanał dlatego, że się zmagałem, uh, że, że się zmagałem z lękiem społecznym, nie? Więc... To jest odpowiedź. Trzeba znaleźć jakiś swój outlet, który pozwoli, pozwoli faktycznie się mierzyć z tym, nie? tak, tak to działa. Co sądzisz o brodach z kosmosu? Może i tak dodatkowo opinia o kosmicznych horrorze. żeby to pytanie padło na YouTube. To, to dobrze, że je doczytałem. Nie? Ja brod z kosmosu tak naprawdę nie znam. Koszmarne horory też nie bardzo. Słyszałem, że brody z kosmosu są bardzo bazowe i jestem skłonny w to uwierzyć, bo nie dostałem absolutnie żadnego sygnału przeciwstawiającego się temu. Więc. Gdybyś nie zajmował się zawodowo streamowaniem, grami, tłumaczeniami, to czym byś się zajmował czy jest jakaś praca, której ze względów etycznych byś unikał? O Jezus. Prawie każde. Wszystko to związane z dużymi korporacjami, to jest tego. No nie wiadomo, fajki ropa, takie rzeczy to na pewno, na, na pewno nie. Ogólnie sprzedaż też, większość sprzedaży jest dla mnie bardzo nieetyczna, ponieważ polega na wciskaniu y, ludziom rzeczy, których nie potrzebują. Nie? Ale jakbym się. Z... <laughs> czym się zajmował? Kurwa, no, ja... Słuchajcie, no, piszę teraz rozdział do rpg mam nadzieję, że Mam nadzieję, że... że... ostatnio jest wczoraj pisałem, więc nie jest to bardzo do tego. Mam nadzieję, że ten rozdział będzie dobry. A, I piszę... <coughs> I kombinuję nad prototypem planszówki, więc prawdopodobnie... Jakby się wszystko wyjebało, to bym próbował w to pójść, nie? Biaczy Zandberg. Biaczy Zandberg. To nie jest wybór, nie? W sensie... To nie, nie muszę wybierać tego, chyba że to jest fak Mary Kill, wtedy absolutnie nie odpowiem na fak Mary Kill. Lub dalej dobrą robotę? Dobrze. Czy poradzisz jak zaczynaj z aktywizowaniem i pracą u podstaw na wsiach lub pogranicznych małych miasteczkach? Są to społeczności równie ważne i potrzebne w współtworzeniu lepszego świata, a jednocześnie trudno tam działać lokalnie. To znaczy, oczywiście, znaczy słuchajcie, z tym działaniem u podstaw w takich, miejsc, w takich małych miejscowościach, to jest trochę tak jak z działaniem. Hmm, Wszelkiego rodzaju, nie wiem, kół gospodyń wiejskich i tak dalej. To znaczy znajdź problem, którym chcesz się zająć i zacznij się dookoła tego organizować. To nie musi być wielka lewicowa sprawa, to, to przede wszystkim powinna być rzecz, która dla twojej wsi czy małego miasta będzie znacząca. I jeżeli. I, i, i tak naprawdę jeżeli chcesz stworzyć jakąś bazę dlatego, że to jest. Lewicowe, no to, to zacznij coś robić, a potem znajdź sobie polityka z lewicy, który ci pomoże to robić. Bo tak ludzie zrozumieją, że to jest lewicowe. Ale w pierwszej kolejności po prostu należy się postarać, żeby zrobić coś dobrego, i się nie przejmować specjalnie etykietką. Nie? Każda wieś, każde małe miasteczko ma jakieś problemy, które wymagają rozwiązania, którymi nie ma kto się zająć. I jak praca u podstaw polega na tym, żeby właśnie być tą osobą, która się tym zajmie, nie? Urok pracy w takich miejscowościach, urok, urok działania w ogóle na prowincji, przy czym nie używam tego absolutnie pejoratywnie, jest taki, że tam szczególnie ważny jest networking. To znaczy, jeżeli w twojej wsi nie ma kogoś, kto potrafi zrobić x albo może ogarnąć y, to znajdź kogoś w sąsiedniej wsi, który potrafi to robić, i jak on będzie potrzebował, czy ona będzie potrzebowała, żebyś ty w ramach rewanżu przyszedł i, i, i pomógł z czymś, co ona potrzebuje, to to zrób. nie? Bo z piątej kolumny dużo mówi o budowaniu takich sieci społecznych, właśnie sieci pomocowych. I uważam, że, że on dobrze pokazuje, że, wiecie, Taka polityka z, z haseł i plakatów jest w dużych ośrodkach. W małych ośrodkach jest rozwiązywanie w pierwszej kolejności problemów, które są tutaj na miejscu. Nie? I, I lewica może zaistnieć, będąc rozwiązującą te problemy, a nie zajmując się tym, czy, czy, czy ładnie sprzedaje swoje hasełka. Nie? Dobra, odpowiedź na pytanie. Rozdział w sensie do systemu, czy jakiś scenario? Rozdział do podręcznika, który powstaje. W przyszłym roku będzie Kickstarter, wtedy będę mógł się chwalić. Na razie tyle mogę powiedzieć. Drugie pytanie na YouTube. Co wierzą? O, o, pięknie. Co uważasz, że w Wampirze Maskaradzie i Wilkowa Apocalipsie? Czy myślisz, że to spokojne narzędzie do edukacji o społeczeństwie? Prowadziłem larpy w Wampirze Maskaradzie i ludzie zupełnie nie rozumieli dynamik społecznych, które zachodzą w Wampirze Maskaradzie, mimo że one wcale nie są daleko od realnych dynamik społecznych, które, które są w wśród elit politycznych na przykład czy biznesowych, e, ludzie nie rysują tego powiązania, nie? I to jest problem. Dlatego nie uważam, że to jest dobre, dobre, dobre narzędzie edukacyjne, bo trzeba bardzo patologicznie wykładać ludziom to, że, że, że to powiązanie istnieje, żeby oni w ogóle skumali, nie? Czyli odpoczywam wystarczająco, śpię wystarczająco. Czy odpoczywam wystarczająco? Nie wiem. Nie, pod, nie, mam, nie mam jak tego ocenić. YouTube. Czy uważasz, że lewica potencjalnie mogłaby mieć więcej wyborców, ale wychowanie w kulturze antykomunistycznej jest silnym zapatrywaniem kapitalistycznym, wywołuje wątpliwości u osób z nie do końca określonymi, ugruntowanymi poglądami? Powiedziałbym dalej, e, jesteśmy indoktrynowani w liberalizm, więc, generalnie, wszystko, co się kłóci z liberalnym e, światopoglądem, absolutnie podkopuje też e, naszą zdolność rozumienia. Nie? Po prostu wywołuje u nas dysonans poznawczy. Więc e, tak, 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 taka edukacja, edukacja w tym, że istnieje jeden prawidłowy system, zdecydowanie nam szkodzi. Z mojej prawnej bańki, z racji studiów. Czy byłbyś w stanie stwierdzić, jak rozwiązać problem wielu sędziów zasilających w Sądzie Najwyższym czy TK, którzy mają realny wpływ na życie wielu osób odpowiednio poprzez wiążące interpretacje prawa i działanie jako negatywny ustawodawca, jednocześnie będąc osobami w podeszłym wieku, przez co siłą rzeczy konserwatywnymi poglądami? Jako przykład podam orzeczenie TK z 1992 roku uchylenie przesłanki Stacji ekonomicznej aborcji, które w mojej opinii było odrealnione. Ja myślę, że ja nie jestem dość mądry, żeby na to odpowiedzieć. To znaczy, wiecie. Ja mogę powtórzyć propozycje, które dotyczą na przykład amerykańskiego Sądu Najwyższego, który boryka się dokładnie z tymi samymi problemami, tylko gorzej. Nie? Że tam nawet progresywni sędziowie Sądu Najwyższego. Dalej w praktyce z tym progresywizmem to ma niewiele wspólnego. Kadencyjność, to znaczy niedożywotność przede wszystkim te, te, tych stanowisk. Dodatkowo dbanie o to, żeby ta rotacja była możliwie wielokierunkowa. No i Trochę problemem w przypadku sędziów jest też to, że oni są z nadania politycznego, to znaczy, że siłą rzeczy muszą się zgadzać światopoglądowo z ludźmi, którzy ich wybierają, bo inaczej nie byliby wybrani, więc tak naprawdę wydaje mi się i znowu jest to absolutnie nieekspercka opinia, jakby ktoś się chciał przypieprzyć, że częścią problemu pozostaje też fakt, że, że no, musieliby być wybierani. Wskogoś innego niż, niż, niż politycy, nie? Gdzie jesteśmy krajem, no nie oszukujmy się, mocno dominowanym przez, konserwatywnych, e, prze, prze, przez konserwatystów, nie? Więc tak bym na to spojrzał, coś tam, coś tam. Jak wstać na serwer Discord? Pytanie na YouTube. W opisie streama i w opisie wszystkich wideo jest link Linktree. W link Linktree są wszystkie ważne linki. Nie wrzuciłem specjalnie linku do Discorda w opis yy, bezpośrednio, dlatego że boty yy, klikają te linki i lepiej skorzystać z Link3, bo ten dodatkowy krok nie hamuje boty. Czy można i czy te niestreamowe projekty, bo wideo essejana jest jakiegoś szerokiego zagadnienia, powszechnego mitu? Eee, no, jak będę, jak będę nie edytorem swoich wideo, to znaczy. I jak moja praca będzie polegała na tylko streamowaniu, to być może będę miał czas na robienie innych form wideosów, także, także z tej strony, właśnie gotowych form, ale, ale w tej chwili po prostu nie jestem w stanie. nie? W tej chwili i tak bardzo polegam na osobach edytorskich, których nie mogę się nachwalić i które są ekstremalnie zajebiste, ale, ale no, no, mówię, żeby to, żeby to miało ręce i nogi. To, 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 ja muszę mieć więcej wolnego czasu. A w tej chwili większość mojego czasu wiąże się z tą, z, z, z zarządzaniem wideosami, nie? Pa, 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 pa. Będą filmy z w postaci ideologii? Raczej rzadko. Czy pojeździsz wodę? Wyspałeś się? Jak się czujesz? Piłem wodę, wyspałem się, czuję się w porządku, ale zaraz będę musiał wziąć leki na ADHD. <grych> Tylko czekam aż kawa przestanie działać, bo muszę mieć odstęp. Jak widzisz przyszłość dla swojego kanału? Uuu, hardo, hardo. Przyszłość swojego kanału. Widzę tak, że chciałbym mieć w przyszłym roku 5000 co najmniej. To jest, to jest przyszłość tego kanału. 5000 subskrybujących. Uuu. Widzę ją tak, że być może jestem w tym punkcie, w którym ja mogę płacić edytorom, a nie polegać tylko na wolontariacie, który mnie zawsze frustruje, ponieważ nie chcę polegać na wolontariacie, a po prostu w tym momencie nie daje rady inaczej. A, ale jestem w stanie faktycznie być widocznym głosem, słuchalnym głosem i, i przeskakiwać, wiecie, kolejne te milestony w ilości widzów i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak naprawdę, na pewnym etapie przyjdzie taki punkt podjęcia decyzji, czy ja jestem w stanie to dalej robić, nie? Czy, czy, czy to jest realizowalne dla mnie tak żeby zdrowo funkcjonować i móc mówić o tej polityce. No i to będzie niestety chociaż bardzo nie lubię tego faktu powiązane z tym jak wyglądają donaty, jak wyglądają patronaty i jak wygląda oglądalność, nie? Bo można bo niestety ideologią się nie najesz, taka smutna rzecz. Jaki jest ostateczny cel, jaki chcę osiągnąć niezależnie od tego czy będę ten kanał robił przez następne 10 lat, czy go skończę za półtora roku. Fajnie by było mieć to poczucie, że przekonałem trochę ludzi do bardziej progresywnych idei. Strasznie lubię to, co robię jako, jako właśnie outlet do komunikacji z ludźmi. Do pokazy, do, 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 to też on buduje trochę moją nadzieję co do tego, że nie wszyscy są w Polsce strasznymi konserwami, więc. Chciałbym, żeby to się tylko nasilało. Ale, ale ponieważ, tak jak mówiłem, no ten kanał powstał w reakcji na, na, na aresztowanie Margot i całe zamieszanie wtedy, to chcę po prostu możliwie dużo dobrych lewicowych wartości przekazać, bez zastanawiania się, gdzie jest sufit i, i co się uda, nie? Tylko robić. Lubię robić. Robienie jest lepsze niż nie nierobienie. Chcesz żadnych zmian typu w prawie i jakbyś się w nie chciał je osiągnąć? Znaczy, wiecie, to jest trochę tak. Ja się, ja teraz podrzucam czasem żart, typu, uuu, chciałbym tego, chciałbym. E, będę startował na prezydenta Warszawy, nie? Ale z, z mojej perspektywy, to to jest taki, kurwa, wiecie, ekstremalny przypał. Na zasadzie, nawet gdyby to był pomysł, który nie jest z czapy, a jest kompletnie z czapy, jakby ktoś miał wątpliwości, to dalej przydałoby się. Jakiekolwiek wejście w politykę mieć z grupą ludzi, którzy też chcą wejść w politykę i chcą faktycznej zmiany, nie? Takie struktury w Polsce są bardzo małe i bardzo słabe, więc ja dużo bardziej bym chciał pomóc podbudować takie organizacje jak Razem, niż samemu, wiecie, się wspinać gdziekolwiek, <laughs> bo tam widzę największą szansę na to, że... Być może nasze warunki życia i nasza jakość życia się poprawi. Ciekawi mnie twoje podejście do żywienia kotków i odwiecznych wojen na kocich grupach. Jak się bawią twoje kotki? Czy to leniuchy? Moje podejście do żywienia kotków jest takie, że no teraz przez to, że Czarnemu wyrwaliśmy część zębów, to przez jeszcze kilka dni będą jadły tylko mokre, natomiast dajemy im miks suchego i mokrego. W sensie na zmianę. Nie lubię dawać kotom jednego i drugiego naraz, bo potem coś się psuje. Staram się unikać wszystkiego, co produkuje Purina, bo Purina ma absolutnie okropne jakościowo żarcie. I nie przeginać też, z, wiecie, nie, nie przeginać też z tym, co da się zrobić. Nie? To znaczy, jednak mieć na uwadze to, że, 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 że o kotki trzeba dbać, ale to nie są Aniołki, na które trzeba przewalić nie wiadomo ile zasobów i kupować tylko karmy za 500 złotych za gram. nie? Więc staram się być rozsądny. Natomiast wojny Wojny na kocich grupach są takie same jak wojny na, na, na grupach politycznych. To znaczy, sprowadzają się do tego, że ludzie bardzo, 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 bardzo mocno chcą udowodnić, że ich spojrzenie na świat jest najlepsze. I don't give a fuck. Eee, czy się bawią? Rudy się bardzo lubi bawić, jak na przykład tłuszcz kościele, to się lubi przykrywać, natomiast wszelkiego rodzaju zabawki stymulacyjne, które nie zawierają człowieka, trochę bawią czarnego i w ogóle nie bawią rudego, co jest trochę przygnębiające, bo, bo, bo chciałbym mieć możliwość a, kupić coś, co, co wiecie, nie wiem, może, może znajdę jakiegoś takiego, e, taką zabawkę bardziej elektroniczną, która. która... Faktycznie zachęca kota do ruchu, bo się rusza w nieprzewidywalny sposób i, i pozwala się zaczepiać w ten sposób. Ale, ale to jest drogie, a ja jestem ubogi. Może jakieś prywatne relacje z innymi przedstawicielami lewicy, czy to politycznej, czy to aktywistycznej influ? Znam parę osób z lewicy. Paradoksalnie osób, w większości są to osoby, które przemigrowały do, do, do Warszawy z innych miast, natomiast regularnych kontaktów to nie utrzymuję chyba z nikim z lewicy. Mam troszeczkę inne kręgi znajomych. Czy Warszawa jest mała pod tym względem? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Je jakimi planszówkami zarażam ludzi? Preferowane gateway? O Jezus, gate gatewayowe planszówki, jeżeli chodzi o gateway, e, to prawdopodobnie cholera wie Brzdęk? Tyrants of the Underdark? Szarlatani z Pasikurowic? Tak bym myślał. To by były moje rzeczy wymyślone. Mam królestwo królików, którego jeszcze nie otworzyłem, ale też jest zajebiste i też jest w miarę przystępne. Jak się nazywa człowiek, który zjadł mrówko jada? Mrówko jad jad. Proste. Nie mam na ten moment pytań. ale bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ominanie mi czasu swoim filmowaniu. Generalnie masz super komfort vibe i widać posłankę swojej strony, także trzeba mu kciuki. O, this is amazing. Dziękuję bardzo. Często ostatnio zachęcałeś do dołączenia do partii, więc czemu sam nigdzie nie jesteś? Czy to przez brak czasu? Czy planujesz coś takiego w przyszłości? Czemu odrzucasz wejście do polityki? Jeśli już pamiętam, powiedziałeś, że nie chcesz zostać politykiem. Ja zachęcam do dołączenia do, do, do partii często dlatego, że ludzie czują się z, e, bezradni i jeżeli potrzebują kogoś, kto im pomoże się ukierunkować i znaleźć jakiś sposób na, 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 na znalezienie sprawczości, to do, do, dołączenie do partii albo do NGO-sa może być potencjalnie taką drogą. Ja nie chcę dołączać do partii, dlatego że po pierwsze nie wiem, po co ja jej bym był i nie widzę siebie w takiej pozycji. Dwa, jestem bardzo konfliktową osobą. Znaczy inaczej, jestem bardzo twardogłową osobą, może tak. W związku z czym yy, myślę, że, że, że musiałbym mieć naprawdę bardzo dobry powód, żeby wchodzić w politykę i się gryźć z ludźmi, bo ja gryzienie z, się z ludźmi też dość mocno przeżywam. Co jest jednym z powodów, dla którego mam mocne podejrzenie autyzmu. Wydaje mi się, że w tym momencie też zajmuję taką pozycję, gdzie, gdzie robię coś, czego jest bardzo mało. Szczególnie, że, że robię lewicę bez szczucia na woke na przykład. Co zaskakująco w Polsce jest nie jest tak częste. I wydaje mi się, że, że tak długo jak ludzie chcą mnie słuchać, to to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę być. Dlaczego lewicowy libertarianizm też nie jest dobry? Ale jest dobry. Jest, jest, ee, jest dobry. Ja nie uważam, że, że lewicowy libertarianizm jest zły. Tylko on jest pod względem wartości mocno inny od eee. tego, co robi libertarianizm nielewicowy. Padło jakieś pytanie o geoizm, ale szczerze mówiąc. I have no fucking clue, co to jest, więc, e, więc zupełnie szczerze powiem, nie ma, nie, ma, nie ma sensu. Nie, 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 znaczy nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja, ja, ja tych bardziej niszowych, dziwnych ruchów kompletnie nie ogarniam. Ja myślę, okej, okay, dobra, już, już, już wiem o co chodzi. E, to jest trochę taka ideologia, która uważa, że znalazła jeden prosty sposób na. Ten prosty sposób nie istnieje. Myślę, że po raz kolejny wychodzi, wychodzi z takiego punktu, że ludzie nie, wymyślili, ludzie nie wymyślili tej, tej prostej rzeczy, która, która mnie przeszła do, do tego. Nasze systemy są skomplikowane nie dlatego, że lubimy tworzyć skomplikowane systemy, tylko dlatego, że im więcej pojawi się, pojawia się zmiennych w naszym środowisku, tym okazuje się, że na więcej zmiennych musimy reagować. Idea, że nagle to się da uprościć, dowiecie, do jednego podatku i, i będzie supi dupi, jest po prostu naiwna. E, jaki błąd poznawczy uważasz, że wpadasz najczęściej? Och, chuj, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Wiem, że często mi się zarzuca równie pochyłą, ale uważam, że, że, że raczej jej nie stosuję, a jeżeli ją stosuję, to bardzo często jako ironię, a nie jako prawdziwą rzecz, ale. Ale tak, tak mi, się, tak mi się wydaje. Wow, to jest bardziej. Jestem ciekaw, jak, jak, jak wy uważacie, jaki błąd logiczny yy, wpadam najczęściej? Twój yy, błąd poznawczy, nielogiczny, Boże. Nie mam pojęcia. Ciekawe pytanie. Masz jakiś wyznaczony próg, od którego rozważam zatrudnienie edytorów? Yy, tak, ale celowo go nie ustawiłem. To znaczy, ten próg jest bardzo daleko. Bardzo wstępnie rozmawiałem, żeby mieć pojęcie. Jak rzeczy wyglądają cenowo, kosztowo i tak dalej. No i myślę, że, że, że gdybym miał wyceniać filmy per edycja, w sensie za, za każdy film, no to, to pojedynczy film kosztowałby kilkaset złotych. Tak przy dobrych wiatrach. Krótkie może kosztowałyby mniej, długie kosztowałyby bliżej tysiąca na pewno. Ale to w praktyce oznacza, że jest bardzo, bardzo dużo pieniążków potrzebnych, żeby ktoś faktycznie mógł to robić i się z tego utrzymywać. Nie? Mamy w tej chwili niecałe 2500 na Patronajcie z YouTube'a. Z w tej chwili osiągnęliśmy taki punkt, w którym YouTube mówi, że zapłaci mi troszeczkę ponad 500 złotych, z Twitcha jest 1000 złotych. Twój jest... Boże, co ja sekłem, Jest drugie 500 złotych. Więc <ścoughs> jesteśmy dość daleko od tego, nie? To niestety prawdopodobnie możliwość w ogóle płacenia edytorom będzie za tym, będzie za, za tym punktem, kiedy suma Twitcha i YouTube'a wymusi na mnie założenie działalności, a to oznacza najpierw tąpnięcie moich przychodów, a potem This is complicated. Jak dla mnie zbyt często zakładasz złą intencję u rozmówców na czacie, jak dla mnie zazwyczaj mam rację. <głos> Ale <głos> rozumiem zarzut, gulas. W sensie rozumiem, rozumiem, szczególnie jeżeli to mogło ciebie personalnie dotknąć w jakimś momencie, rozumiem, że możesz mieć poczucie, że robię to, że robię to zbyt często. Pewne rodzaje pytań, pewne, rodzaje, pewne zwroty stosowane przez osoby, które szczególnie przychodzą na świeżo. Są dla mnie jasnym sygnałem, jak się z taką osobą obchodzić. I komuś może to nie podobać. this is fair, ale zostałem trochę wytrenowany przez ostatnie dwa lata z kawałkiem, żeby tak reagować. Kiedy własny moment tak taktycznego N-słowa? Ja, ja myślę, że ja, ja myślę, że. W, w, jest materiał w, w tym roku był materiał, w którym użyłem słowa na M. I się bardzo zastanawiałem, czy je muszę cenzurować, czy nie, ponieważ. Kontekst był tutaj taki, że, że użycie go miało dużo sensu. Nostarnie to słowo nie zostało. Nie zostało cenzurowane, ale, ale dalej mam bardzo mieszane uczucia co do tego, że ono tam padło. No, uważam, że było potrzebne, żeby coś podkreślić, natomiast wolałbym go nie używać, może tak? Eee, I to będzie chyba jedyny taki moment, nie? Czy stół dalej stoi? Oj. Austriusz Snijek do człowieka polityków, ale napierała w bardziej merytoryczny stosunku się do Czarzastego z w tematykę niemiecką, podkąd był oczekiwany w stosunku do polskiej i Chinach. Fajne pytanie na QA. Okej. Czarzasty jest generalnie wujkiem, imperatorem, który trzyma te niesforne dzieciaki w bryzach. I z którym niestety będziemy się pewnie jeszcze dłużej męczyć, chyba, że, że wreszcie postanowi przejść na emeryturę. Ale cholera wie, kto by miał zająć jego miejsce. Zalberg jest silnym, niezależnym mężczyzną, z bardzo mądrym głosem i z bardzo zdecydowaną postawą. I frustruje mnie to, że on ludzi razi, ponieważ on jest ekstremalnie zdroworozsądkowy i potrafi przełożyć na zdrowy rozsądek każdy punkt widzenia, który prezentują jego jego oponenci, ale niestety, niestety ludzie mają, mają za często poczucie, że on już jest strasznym radykałem. Nie jest. Omów tematykę niemiecką pod kątem oczekiwań ich oczekiwań w stosunku do Polski. C nie, nie, nie wiem, nie wiem co, o, co, o, 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 o co Kaman, nie? W sensie, nie, nie wiem, nie wiem, te jakieś ciekawostki o Chinach. Chiny są ciekawe pod względem tego, że, że ich fani zdecydowanie za mało mówią, jak bardzo skorumpowanym i niewydajnym systemem są. Czy my jesteś lewakiem? Czy socjalnie rozleniwia ludzi i tworzy pasażerzytów dla lipkowej rodziny? Jak nie, to dlaczego? Dlatego, że jak jesteśmy super głodni i pozbawieni jakiejkolwiek sprawczości, to nie stajemy się bardziej produktywni, tylko bardziej zrezygnowani. A niestety socjal jest jedynym w tym momencie... Mechanizmem, który sprawia, że ludzie, szczególnie na dnie drabiny, mają właśnie możliwość nie niebycia głodnym i posiadania jakiejkolwiek sprawczości. Just saying. Co jest ważniejsze w byciu lewakiem? Sprawy światopoglądowe czy gospodarcze? Nie wiem, jak można je rozdzielać. Tutaj mogą być na jakiejkolwiek platform? No to jest. Jestem lewakiem, ponieważ nie znalazłem lepszej opcji. Pa, 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 pa. Miał. No, miał. Dlaczego Razem a nie SLD czy Wiosna? Ponieważ SLD czy Wiosna dalej są bardzo mocno liberalnymi partiami, a Razem ma chociaż jakieś przebłyski w kierunku socjalizmu. E, jaki majonez? E, Kętrzyński, Kielecki? E, poprawna odpowiedź to Kętrzyński. No, ale Kętrzyński i Kielecki to są te, te chyba najlepsze. Kiedyś Helmansa lubiłem, ale hmm. swoją drogą Helmansa. Kanadzie jest tak kurewsko słony, że ja nie wiem z czego oni go robią. Czyli jakieś wywiady z osobami z zagranicą? Bardzo się, bardzo się zastanawiam nad tym pomysłem. Jest kilka osób, z którymi chciałbym pogadać i to tak off the top of my head potencjalnie cavernacle, bow, bow of the five, Fifth Column, o nie było z Żiżkiem chyba kiedyś porozmawiać, posłuchać go? E, chociaż Disperson jest, jest, jest. Chociaż Żiżek jest Wiesz, Jeszcze o czymś myślałem, ale teraz mi ucieka. Bęgery Benge, lecą. Mm, klipujcie, klipujcie. Tak, była prowa z Woszem, ale Wosz mi powiedział: Nie spierdolej. Tylko grzecznie. W jakich zawodach pracowałeś na przestrzeni lat? Czy byłeś. Okej, okay, to tak. Pracowałem jako dziennikarz gamingowy wielokrotnie, wiele lat. Tłumacz, pisarz techniczny, projektant gier planszowych, PR-owiec w firmie komputerowej, znaczy gamingowej, no jakiś tam copywriter. Non-profit robiłem, festiwal fantastyki. Ostatnio ktoś zażartował, że, na festiwale, że festiwale fantastyki są komercyjne. Bardzo śmieszne. Robiłem mnóstwo takich małych, pierdołowatych rzeczy. Kurczę, jedna z pierwszych prac, jakie robiłem, to, 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 to byłem hostessem mentosów, i potem tym osobą, która robi wystawki, to znaczy, która ustawia w sklepach, żeby ładnie wyglądały produkty, nie? A, więc, a, i przepraszam, i też jedną z pierwszych rzeczy, które robiłem, to byłem przez króciusieńką chwilę nanosekundy e, próbowałem być kelnerem w Sfinksie. Więc tak. Czy byłeś gotowy na rynek pracy w młodym wieku, i czy byłeś do niego przyzwyczajony? Steven? Ja bardzo chciałem pracować od najmłodszych lat. W sensie, jakby pierwszy mój zarobek z czegoś, co zrobiłem, to było jak miałem. 15 lat opublikowałem opowiadanie, które nie jest za dobre, w magazynie, który się nazywał Sfera, chyba? Nie pamiętam już. I jakby bardzo chciałem pracować, i zawsze jak dobre pieniążki przychodziły, to wierzyłem, że to jest dobry sukces. Więc byłem dobrym, dobrym pieskiem kapitalizmu, ale moje nastawienie do pracy trochę zmieniło się, jak po pierwsze zobaczyłem, że. Moje nastawienie do pracy zmieniło się w momencie, w którym e, kilka razy odczułem, że ludzie, którzy są nade mną w hierarchii, wcale nie są lepsi i mądrzejsi ode mnie, co było bolesne. I Jak bardzo dużo rzeczy robi się na kolanie, mimo tego, że, że udaje się, że nie. nie? Natomiast głównym, głównym, główną rzeczą, której się musiałem nauczyć, to jest to, żeby się nie przepracowywać, że istnieją granice i należy rozumieć te granice i je stosować. Więc tak, z mojej, w mojej pracy zmieniło się to, że lepiej jest czasem nie zarobić i mieć odpoczynek. To jest duża rzecz. Co sądzisz o tym, jako opozycja zabiera się teraz za Orlen? Chce zabrać kasę na inwestycje, aby mieć kasę w budżecie? Ogólnie jakieś przemyślenia w tym temacie? Świetne pytanie. Świetne pytanie. Uważam, że Orlen należy obrabować. W sensie, że, że, że powinniśmy jak piraci na linach zrobić abordaż Orlenu i przejąć fundusze. Ja wielokrotnie mówiłem, że przy zyskach, jakie Orlen wykazuje, to jak relatywnie niewielkie są wpływy z Orlenu do budżetu państwa, jest śmieszne. I Orlen e, jako spółka istniejąca głównie dla zysku, jest, 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 jakimś bzdu, jest jakąś straszną bzdurą. W związku z, z czym cokolwiek, co pozwoli przekierować pieniądze z Orlenu na korzyść państwa jest, dobry, do, jest dobrym pomysłem, po prostu. GHM i Orlen to są dwa takie kurwa e, pseudo-państwowe pasożyty, które wyciągają z obywateli znacznie więcej niż powinny i nie oddają wartości państwu. Więc ja jestem nie fanem obu tych, obu tych instytucji. Kenna prezydenta? Najlepszy wybór. Czy wydaje ci się, że jestem spokojniejszy? Nie jestem, ładniej ostrzyżony. Jestem, odszedłem, jestem teraz w, tym, w, tej, w tej sinusoidzie, gdzie jestem mniej jak osoba w kryzysie bezdomności, jeżeli chodzi o wygląd. Mam mniej brody, mniej włosów i ogólnie I am fabulous! Bo z wagą to ostatnie dwa miesiące się trzymam prawie, praktycznie w miejscu. nie jest takie złe, bo i tak schudłem 12 kilo na przestrzeni półtora roku, ale droga w dół jest jeszcze długa. Więc tak. Może głównie pytanie, jaka opinia o Robespierze? Znakombinował, kombinował, się doczekał, nie? Wiecie co, ja nie jestem... Ja nie... To, to, jest, to jest takie pytanie, na które Herzyk opowiedziałaby wam cały esej, a ja powiem... Dobrze zaczął, źle skończył, no. I w sumie jest chyba całkiem zrozumiałe, dlaczego źle skończył, nie? Czy lewica do dobrego funkcjonowania potrzebuje prawicy? Nie, po co? Potrzebuje sprawczości. To jest to, jest to czego potrzebuje. Zresztą ludzie światopoglądowo zawsze będą się rozwarstwiać, więc generalnie nie potrzebujemy z góry zainstalować jakiejś lewicoprawicy, żeby było dobrze, bo, bo w, jakiejkolwiek, w jakimkolwiek systemie wartości będą stopniowo następować rozwarstwienia w momencie, w którym ambicje ludzi i ich wyobrażenia tego, jak rzeczy powinny działać, będą się stopniowo rozjeżdżać. Czy są jakieś idee lewicowe, z którymi się nie zgadzam? Mam momentami poczucie, że anarchizm jest naiwny, ale. I, I uważam, że anarchizm absolutnie nie jest moją drogą, aczkolwiek widzę, że jest skuteczny w rękach innych ludzi, którzy, którzy lepiej z nim wibują. więc próbujcie, nie? Ważniejsze jest to, żeby dotrzeć do dobrego celu, nie? Jak dla mnie zbyt często zakładasz złą intencję u wszystkich i na ofens, po prostu to moja obserwacja i mówię to jako osoba, która ogląda ale przynajmniej, że ostatnio jest dużo lepiej według mnie. Wiesz co, miałem dwa dni temu taki moment kryzysu na streamie, gdzie po prostu kolejne, kolejna taka fala bardzo chujowych komentarzy mnie wyprowadziła z równowagi. Myślę, że myślę, że ta perspektywa wasza jest też bardzo, bardzo pomija to, ile chujowych rzeczy, które ludzie piszą i mówią, wy nie widzicie. Między innymi przez to, że muszę je moderować. A to z porozumienia. Po, 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 mam trzy krótkie proste pytania. Czy jest jakaś książka, dokument obojętnie, który mógłby mi pokazać, na czym polega lewicowość. To jest tak bardzo obłe i niejasne. Bo, 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 termin, że nie wiem. W sensie ja uważam, że miłą książeczką jest on anarchizm czomskiego na przykład. Bo jest krótki i w miarę przystępny kropotkin i e, wzajemna pomoc. Nawet tak naprawdę przeczytanie manifestu komunistycznego nie jest takie złe, bo on jest w miarę krótki i przystępny, w odróżnieniu od kapitału. Tych, tych lewicowości jest dużo, nie? Naj, najprostszym wytłumaczeniem... Zresztą ja mam wideo wprowadzające to lewica dla głuptasów, które wisiało przede wszystkim jak... Przed wyborami, kurwa, ja muszę powiesić z powrotem swoją drogą na, na, na głównej. To Najprostszy to jest, to jest zbiór socjoekonomicznych poglądów, które zakładają, że dobrze ma być wszystkim, a nie tylko mnie i moim najbliższym i trzeba szukać sposobów na to, żeby to dobrze można było faktycznie wygenerować dla wszystkich, ponieważ wynika to mocno z przekonania, że dbanie tylko o własne dobro jest bardzo krótko, krótkoterminowe i trudne do zrealizowania, czyli trudne do utrzymania w długiej perspektywie. czyli Zrobię coś dobrego dla siebie, i, i, i to, to, to będę mieć chwilową korzyść, ale potem wrócę do tej normy świata. i Jeżeli ta norma świata nie będzie za dobra, no to mnie też nie będzie za dobrze. Powiem, odpowiedź to w wegański menis. Ja nie, nie smakuję, mi przykro mi. 15 kg, to jest ja schudłem w półtora miesiąca. Ha, 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 ha. Jezus, no, idź się zdiagnozować typie, bo masz prawdopodobnie raka, nie? W sensie, ja bym się nie chwalił, tylko biegł do lekarza. To sądzi, że posłuch KOTD, tak jak Józef Aciuk, Wiśniewska i Gomoła... O Józef Aciuku będziemy dzisiaj rozmawiać, bo, bo dzisiaj się pięknie pokazał chłopak. Myślę, że myślę, że, że to, 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 to jest w ogóle ciekawy temat. Gomoła mnie, kurwa, średnio interesuje i ja rano. To jest troszeczkę tak, że no, no, on trochę wygląda jak kolejne Nepo Baby, no. Jakie polecasz kanały lewicowe? Ralindel się nie liczy. Lewy interes. Myśleć głębiej. O, oh, mi Michalina Kobla. Nie stricte polityczny, ale syn mojego syn mojego Taty, tak? Zawsze pytajcie, czy syn mojego ojca, czy syn mojego Taty. Jest, jest kinda, kinda cool. Z anglojęzycznych Majority Report. Cavernacle. Um, Noah Samson. Asan i Wosz, ale do obu trzeba podchodzić z, z dużym dystansem. Serf. The Serfs. Jaka dziwna książka dla ciebie wydałaś najbardziej. Jakaś książka wydała się dla ciebie najbardziej dziwna, którą czytałeś? O ja czytałem coś Murakamiego. Uh, Dansu Densu Densu chyba i jakby to było tak, że w ogóle nie wajbuję z murakami i ludzie mi go chwalili i polecali. Ja miałem takie. Ee. To sądzisz o i prostaku, ogólnie czasami coś pierdoli, ale jakby to miało być problem, to dla ciebie t, y, problem to ciebie też mnie nie bo czasem pierdziesz nawet dla mnie. Boże, jak okrutnie. Nie wiem, kto to jest kami Prostak. Zdaję się z tym zrozumieć na stanę na nowo lewicę, lecz ciężko mi pojmować niektóre modernizmy połączone z progresywizmem. Dla mnie lepsze są już klasycyzmy bez tego bełkotu z XX i XXI wieku. Witamy, podróżniku. Czy, czy, czy twój wehikuł jest napędzany parą? Co sądzę, wiele we ręce? Nic dobrego. W sensie, pomijając fakt, że Giełzak... Że z Giełzakara zarazem wychodzi, że, ten, że, 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 że jego lewicowość jest bardzo warunkowa i niepokojąco nacjonalistyczna, to D Dymek jest dla mnie bardzo nieokaj człowiekiem. Nawet jeżeli to on jest bar zazwyczaj bardziej racjonalny w, w ich rozmowach. A, summary news, Baza. Promowanie anarchizmu alienuje normików? dlatego nie promuje anarchizmu? Tak, 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 tak. Do, taś, dokładnie o to do, do, mi chodziło. Nie dość, że usłyszałem, nie, nie, nie dojrzewszy, że odpowiedział, że. Upadek ZSRR był nielegalny, to jeszcze Farmazony, jakie pierdolił o supremacji Chin, e, sprawiały, że aż mnie zęby bolały. Adam Something jest taki, jest, bywa fajny, a czasem po prostu bywa mm, bardzo monotematyczny. <grym> Więc mam czasem do niego takie, e, jaka jest największa detalista konserwatyzmu, to że nie jest czymś gorszym, się nie liczy. No to koniec. <grym> nie, nie ma. Boże, ja, 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 ja nie wiem, co, co to jest w ogóle za pomysł. Proszę wytłum napisz nam Esej, dlaczego konserwatyzm jest ok. N nie. Nie jestem konserwatystą. Nie, 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 muszę, nie muszę go reklamować, nie? Sek ja, ja mówiłem o tym, ja, ja mówiłem wideo, ja mówiłem o tym wideo Second Thoughta o autorytaryzmie. Ja Second Thought jest generalnie taką manifestacją y bycia po prostu anty, nie. To znaczy, deal jest taki, że on sobie wyobraża, że ponieważ Ameryka bad, to znaczy, że ktoś alternatywnie dla Ameryki jest good i to nie jest prawda, nie? Długo jak on będzie promował takie myślenie, tak, tak, tak długo jest dla mnie odklejony, no. Ja Hakima, ja Hakima nie uważam za, za spoko, nie? Hakim jak zaczyna Fantazjować o ZSRR i o tym, jak to jakie było cudowne, to tego się nie da słuchać. Znaczy, jego American Bad zaczął po, pochodzić z powodu tego, że raz CI i do niego wpadło, ale to mnie nie obchodzi. To nie znaczy, że jego teki stały się dobre, nie? Znaczy, ja tak, jeżeli chodzi o. Znaczy, dużo bardziej skłonny jestem filozofii tu poleci niż Edge Bombera z tego względu, że ja o ile widziałem niektóre wideo Edge Bombera i 15 razy, o tyle. On wrzuca z taką częstotliwością, że aż smutno się robi, nie? Czy znasz ludzi, którzy mają egzotyczne zwierzęta w domu, to czy jakieś inne zwierzęta? N nie. Ba bardziej team, bardziej teamu jest z Hasanem czy z Destiny, to nie jest wybór, nie? Szczególnie, że, że, że Steven, e, jak ostatnio e, za zabłysnął tą rozmową ze swoją matką, to już w ogóle jest takie. Wie ktoś gdzie kupić kapitał? Na Amazonie. W sensie tu, tu mam kapitał. Uh, on jest w taki, takim super cienkim papierze. Po angielsku jest, ale jest... Jak ukupieniem za 20 złotych chyba. Natomiast y, to pewne owskie wydanie jest ciężko dostępne. A wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć o Sekentkocie. Autentycznie ryknąłem śmiechem dzisiaj. Jak e, wiedział, że on postanowił odejść z Nebulin. To <grych> przejść komiksów jakie przeczytałem. Pierwszy tą baśni. Wolność albo śmierć. Eternal, Shigemana byli całkiem spoko. Komiks, który zgubiłem i który jest mi bardzo smutno, że już go nie mam. To znaczy... ten... Śledziu... O Jezu, śledzia komiks o, o, o blokersach. Ten hałkaj, na którym oparty był luźno serial był całkiem spoko, ale więcej pomysłów nie mam. Jak przekonać kogoś, kto nadal wierzy w rynkowość i chce ją wszędzie wpierdalać? Powiedzieć, że, że, żeby ci wytłumaczył, jak doszło do kryzysu z 2008. Cykle koniunkturalne, które są. które nie występują cyklicznie i nie występują regularnie. Świetne, to jest świetne wytłumaczenie. O, Ktoś ja chciał, żebym pokazać swoje tłuste sadełko. Widzicie? Ale kolego, to nie jest OnlyFans, a ty zapłaciłeś 0 złotych? Zobokendi. Na, na Twitchu jest tego. Jest klip Futro. Co tu mam? Eee... Tu jest. To jest zamieć. To jest arena Williama Forstchena. Tutaj są różne praczety. E, y, I gajmany. Nie, tu są gajmany. Tu reszta to są praczety. Tu jest Wojna Idei, Tu jest Kapitał. Tu jest Why Nations Fail. Kawa. <gryzny> tam jest Ran e, Randall Munro. E, tu, tu jest Randall Munro. Pierwsza jego książka. E, tam jest jeszcze na półce. Jest jeszcze Lat Suweden Pixels, e, Propodkin anglojęzyczna czarna kompania, której nie przeczytałem. Czy masz książkę Wojny wojnie czy z niej śmialiśmy? Gdybym miał wybrać pomiędzy takim scentralizowanym kapitalizmem państwowym a współczesną liberalną demokracją, to co bym wolał, wolałbym, wolałbym liberalną demokrację. Ponieważ problem z państwowym e, kapitalizmem jest taki, że drogi wyjścia z niego są dużo bardziej ograniczone. W zależności od okresu ZTCR było krajem albo autorytarnym, albo totalitarnym. To nie jest dobre miejsce, żeby w nim żyć. Miałem okres w moim życiu, w którym byłbym w stanie oglądać wojnę na poważnie? Miałem. Ale wtedy dalej byłem od niego mądrzejszy, więc to nie był długi okres. Które państwo socjalistyczne, które istniało lub istnieje, według ciebie najlepiej działa? Nie ma, państwa, nie ma państw socjalistycznych, to od tego zacznijmy, nie? w sensie najciekawsze, najbardziej ambitne, tak naprawdę projekty, a na przestrzeni dekad, tak naprawdę projekty socjalistyczne powstawały chyba w Ameryce Południowej. Ale polityka zagraniczna USA i Henryk Kissinger, z na jego grup, bardzo dbały o to, żeby nic z tych projektów nie wniknęło, nie? To z kubańskim systemem politycznym jakakolwiek nadzieja na to, że że z, jakakolwiek nadzieja z tego, że z, co do tego, że z Kuby wyniknie coś dobrego utonęła w błędach popełnianych przez Castro, przez Castro przez lata, nie? Ja myślę, że że niestety, ale o ile pewne, o ile, o ile są rzeczy, za które można pochwalić Kubę, na przykład to, że Wytworzyli całkiem um, samodzielny system medyczny, po prostu przymuszeni przez embargo w USA. To jednak koniec końców, wiara w to, że Kuba jest jakimś super, mie su 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 super miejscem, jest trochę naiwna. Wiem, że USA bada, ale patrząc na światowe mocarstwa, USA, jest, to USA nie jest najmniej złe. Nie, bo, naj bo najbardziej ingeruje w politykę międzynarodową. I najba najbardziej odciska swój ślad na, na, na innych krajach. Zresztą no jest to niesławne głosowanie za tym, żeby żywność była, żeby uznać żywność za prawo człowieka. To znaczy, żeby stwierdzić, że dostęp do żywności jest prawem absolutnym, przysługującym każdemu człowiekowi. Tylko dwa kraje zagłosowały przeciw, i oba to de facto USA. To znaczy Izrael. USA, nie? No nie, z demokracją to, byśmy nie, to bym nie przesadzał na tej Kubie. Kuba jest bardzo zmitoli, zmitologizowanym krajem. To znaczy, dla części lewaków jest e, b, b, bardzo tego, bardzo e, idyllicznym miejscem, a dla części prawaków jest przedsionkiem piekła. Tymczasem nie jest żadną z tych rzeczy. Nie? Z, państw z azjatyckich państw socjalistycznych typu Laos i Wietnam. Wietnam próbuje, ale Wietnam jest. Wiecie, to jest troszeczkę tak. Um, Wietnam jest bardzo ciekawym. Jakość życia w Wietnamie nie jest przesadnie zachwycająca. E, ale widać, że Wietnam próbuje coś ze sobą zrobić. Nie jest w związku z tym dla nikogo wzorem do naśladowania i z całą pewnością jest nieidealnym krajem. E, z tego co pamiętam, w wielu wskaźnikach niestety jest też mocno. Na, na, na dnie stawki, więc. Wie, wiecie, to jest bardzo duży problem, tak? Jakikolwiek socjalistyczny projekt, który mógłby zaistnieć na naszej planecie, potrzebowałby warunków do funkcjonowania, które nie, 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 nie istnieją na naszej planecie, nie? Bardzo bym uważał z opowiadaniem historii o sukcesie Kuby. Kubę warto poznawać i warto przyglądać się temu, co się na Kubie dzieje. Zmiana od, od Castro też jest duża. Natomiast pamiętajcie, dopóki Kuba, jej rząd, jej władze nie przearanżują się tak, żeby pozwolić, Pozwolić na faktyczny pluralizm, bardzo ciężko jest oceniać Kubę za wolny kraj. I zaznaczmy tu jedno: jak istnieją rankingi wolności, tak? to w wielu tych rankingach Kuba wypada bardzo nisko. Te rankingi nie są wiarygodne. One po prostu nie są wiarygodne. To nie jest kwestia, o, są trochę niesprawiedliwe. W kontekście krajów takich jak Kuba, one są po prostu niewiarygodne. Natomiast USA stworzyło dzisiejszą Kubę. Jej rozwój. Na dobre i na złe, jest dyktowany przez to, jak traktuje Kubę USA. I w związku z tym bardzo ciężko jest powiedzieć, że władze Kuby chcą mordować wszystkich swoich obywateli i gardzą nimi, ponieważ bardzo chętnie bym podyskutował, czy gardzą swoimi obywatelami bardziej niż chociażby USA. A po drugie, Funkcjonowanie tego kraju w jakikolwiek składny sposób jest w 100% uzależnione od tego, jak bardzo Kuba jest odporna na wyniszczające embarga ze strony właśnie USA. Więc wiecie, Kuba jest bardzo ciężkim przypadkiem do w ogóle omawiania, nie? Jak dotrzeć do tego socjalizmu. Nie dotrzemy do niego, mordy. Znaczy nie, nie, nie w naszych życiach, nie? O ile nie będzie krwawej rewolucji, która wyzeruje pewne rzeczy, czego bym bardzo kurwa nie chciał, ponieważ nie, 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 nie lubię ciągnąć loterii w konkursach typu, a ciekawe, czy przeż, prze, przetrwam, to, to jakikolwiek proces odejścia od dzisiejszych modeli rynkowych wymaga. Tak dużych przemian, zarówno w gospodarkach, jak i w mentalności ludzi, którzy, którzy je tworzą, że naprawdę ciężko to sobie wyobrazić. Wietnam dla mnie plus za to, że odmawiają bycia przed opasem Chin, bo doskonale sobie zdają sprawę, jakie były tego konsekwencje. PKB jako model nie jest znowu dobrym predyktorem w skrajności... Nie, nie, PKB w ogóle nie jest dobrym modelem, nie? Ja, ja, ja dlatego nie uważam, żeby PKB było wartościowe w jakikolwiek sposób. Nie ma państw z bardzo niskim PKB, gdzie się dobrze żyje? No dobrze, ale problem polega, polega nie na tym, że nie ma państw z niskim PKB, gdzie się dobrze żyje, tylko że jak się pokazuje wysokie PKB jako predyktor jakości życia, to okazuje się, że on się wykłada na ryj. Akurat to kiepskie warunki życia w, w krajach, gdzie się żyje ciężko, jesteśmy w stanie ustalić bez w ogóle udziału, bez patrzenia na PKB. Jest dużo innych sposobów na to, nie? Znaczy, słuchajcie, jakby. Ja rozumiem, że ludzie nie wierzą w reformizm. Ja i ja. Jest to dla mnie w pełni logiczne, że ludzie nie wierzą w, w, w reformizm, ponieważ e... reformy są blokowane przez bardzo dużą ilość złej woli i przekonania, że tak, jak jest teraz, jest najlepiej. Problem polega na tym, że ja troszeczkę na tym etapie nie wierzę w to, że zmiana nastąpi w jakikolwiek inny sposób a, niż, ni, ni, niż brutalny rozpierdol, który będzie rozciągnięty jeszcze na 2-3 dekady. Dla mnie podejście reformistyczne jest dlatego ważne, że uważam, że trzeba zbudować jak najlepsze struktury które poprowadzą nas nie w kierunku faszyzmu czy innego autorytarnego lub totalitarnego systemu, ale w kierunku zmiany ku, te ku temu, co chcemy zobaczyć, nie? Ilość odpowiedzi na streamie wpływa na zasięgi. Aktywność na czacie, lajeczki pod wideo, ilość obecnych ludzi, to wszystko karmi algorytm, nie? Algorytm lubi to. Kończąc troszeczkę ten wątek socjaldemokracji i tak dalej. W sensie, Dania robi jako socjaldemokracja robi z siebie oblężoną twierdzę. I tacy ludzie, jak Giełzak, klaszczą, klaszczą z, z wielkim entuzjazmem, widząc, co, co Dania odpierdala. Ja moje pytanie brzmi: jak Dania zamierza przetrwać jako oblężona twierdza jakiekolwiek większe kryzysy? Niczego czego kraje tego pokroju zdają się totalnie nie ogarniać, bo tak jest wygodniej. Jest to, że koniec końców potrzebujesz migracji, ponieważ społeczeństwa się starzeją i tylko ludzie, którzy mają większą motywację do tego, żeby się rozmnażać ze względu na to, że czują większe zagrożenie tym, że nie przetrwają, rozmnażają się szybciej niż stopień niż tego współczynnik zastępowalności pokoleń. To nie ma w tym nic złego, ale Wydaje mi się absurdalne w takim kontekście właśnie tego typu wojowanie pod tytułem My Wpuścimy tylko tych dobrych ludzi, a złych nie puścimy. Szczególnie, że bardzo często przy takich posturach, przy, przy takiej, takich śmiesznych postawach antymigracyjnych, rzecz wygląda tak, że takich robotników dalej się ściąga i, i wszyscy przymykają na ich istnienie oczy, a szczuje się na tych ludzi, którzy faktycznie próbują uciekać przed kryzysami. I ratować swoje życia, ponieważ oni są tymi złymi, ponieważ nie przyjechali tu jako tania siła robocza, więc ich nie lubimy. A to, w temacie, to w temacie socjaldemokracji. One im bardziej będą się próbowały bunkrować i być antyświat zewnętrzny, tym bardziej będą się wypierdalać i jest to dość nieuniknione. Jeżeli chodzi o przemiany krajów takich jak Polska w kierunku socjaldemokracji, to widzimy, że jakiekolwiek nawet minimalne ruchy, Trwają dekady, nawet nie lata, tylko dekady, w związku z czym absolutnie nie, nie, nie mają tego tempa, które pozwala się adaptować do zmieniającego się świata. W związku z czym te projekty po prostu nie działają. Jedynym, co, 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 co ma sens, są gwałtowne i dogłębne reformy, na które większość polityków jest albo zbyt tchórzliwa, albo zbyt sama z siebie nie przekonana. Żadna z tych opcji nie jest, nie jest pocieszająca. Jednocześnie tak jak kiedyś twardo wierzyłem, że być może trzeba będzie e, zmienić rzeczy przemocą i z buta, to dawno porzuciłem te myśli z jednego bardzo prostego powodu. Trzeba być bardzo aroganckim, żeby założyć, że w takim konkursie na przemoc twoja strona wygra. Ja nie mam tej arogancji w sobie w tej chwili, w związku z czym nie robię takich zakładów. I. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, że, że, że ja jestem, że, 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 że ja straciłem e, rewolucyjnego ducha, albo że nie wierzę w to, że, że potrzebne są gwałtowne zmiany. Bo tak, uważam, że są potrzebne gwałtowne zmiany. Jednocześnie widzę na to, jak wyglądają ruchy lewicowe, i <laughs> moje dominujące poczucie jest takie, że nie chcecie zaczynać tego burdelu, bo w nim po prostu kurwa przegracie. Spójrzcie na to, jak ludzie alergicznie reagują na hasła typu lewacy powinni uczyć się bronić. Powinni, uczy, powinni uczyć się obchodzić z bronią albo znać kurwa kursy samoobrony. Jak wy, chcecie, jak wy chcecie jakąkolwiek większą. Jak wy chcecie doprowadzić do jakiejkolwiek konfrontacji, jeżeli to jest punkt, na którym się w tym momencie wypierdalamy, nie? Problem polega na tym, że ci ludzie, którzy mają najwię mieliby największe prawdopodobieństwo bycia. Sojusznikami lewicowców w generowaniu faktycznej, korzystnej dla ludzi zmiany, są ludźmi, którzy w tym momencie czują olbrzymią niechęć i strach przed bardziej poważnymi zmianami. I w związku z tym na tych ludziach nie można polegać, żeby te zmiany faktycznie zaistniały. A jeżeli tak jest, no to sorry, ale druga strona wygrywa, i to dość definitywnie w tej chwili patrząc na bardziej militarnych lewicowców, raczej nie chcę, żeby oni nas zaprowadzali do socjalizmu. Ja nie wiem, kogo rozumiesz przez bardziej militarystycznych tego. Jeżeli myślisz o czołgach, to faktycznie ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nawet nie chcę, żeby... Tu nie chodzi nawet o to oprowadzanie do rewolucji. Tylko bardzo dużo... Problem też znowu polega na tym, że, że, że dużo z tych lewicowców, którzy jednak w przemoc wierzą to są jednocześnie ludzie, którzy stosowaliby tą przemoc w stosunku do wielu grup mniejszościowych, których lewica broni. Dwie nieskończoności u Indekrowa. Pojedyncze nieskończoności. Flavius, Elej, Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczynie Pizza na Polski, Rana Dawid Korzeniewski, Sadowska, Konrad, Marokwu, Kaja, Eli, Karol Greczyński, Michał Gajek oraz Michał Ruszczyk. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Pytorowski, Patrycja Zwardoń, Grób Mephisto, Piotr Strzemieczny, Bartomir, Rutka Wiktor Okowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Porsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Maciej Dzieliński, Silius, Chrysku, Behanort, Samrion, Hypatia, Eryk Fos, Czkawka, Rob Jakub Jack, Chris Poland oraz Aiden Cree. Osoby dające kawę, Kropster, Rozlublina, Lubina, George Soros, Ezio Kuba Komasa, Heinrich, Miku39X, Aysia Carantivo, Protonowy, Nowy, Tomuś Miejscowy, e, Smokidora, Jamkersium, Makary Jasiński, Maria Banani, Alek, Adam, Jasz 2 Dom Ego oraz Hagnon i wreszcie... Dawczynie, herbaty, Arkadiusz Gumiński, Poczek do Bosla, Karta, Recia Anty, Antybrisler, Kub Śdzielem, Master 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Dzik, Kaczka Zylwoczkiego i Marchew Zwyczajna, Tomasz Ruszewski, Wiktor Zajączkowski, Claudin, Soni Link, Adrian Wlubel, Chmisiek, Daru, Miriach, Łukasz Nad oraz Dam Podkreślnik. Cześć. Teraz jeszcze powiem. Dziękuję pięknie moim edytorom, moim osobom edytorskim. Dzięknie piękuję, dzięknie, też może być. To są, które wspierają na YouTubie członku, członkowstwem. I powiem jeszcze, żebyście się wspierali, szczególnie w święta. Święta potrafią być bardzo samotne.